Lista numer jeden, czyli Legnica. Na pierwszym miejscu jest pani marszałek Elżbieta Witek. Lista numer dwa, Wałbrzych. Na pierwszym miejscu jest pan poseł Marcin Gwóźdź. Dotychczasowy poseł. Lista numer trzy. Na pierwszym miejscu jest pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka. Lista numer cztery. Na pierwszym miejscu jest obecny szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Paweł Szrot. Lista numer pięć. Na pierwszym miejscu jest obecny prezes Centrum Legislacji Rządu, pan profesor Szczucki, Krzysztof Szczucki. Lista numer 6, numer 5 to Toruń. Lista numer 6 to jest Lublin. Na pierwszym miejscu jest pan minister profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji narodowej. No i oczywiście poseł Hełm. Na miejscu pierwszym jest pan minister i też oczywiście poseł Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński. Tutaj pewne wyjaśnienie. To, że pan minister Mariusz Kamiński jest na pierwszym miejscu w Chełmie, wynika z tego, że to jest okręg graniczny. To jest po części granica z Białorusią, po części z Ukrainą, tu problemu nie ma, ale jakie są problemy na granicy z Białorusią, to państwo wiedzą. I ta obecność pana ministra tam ma wymiar i praktyczny, bardzo istotny, ale przede wszystkim ma także pewien wymiar symboliczny, bo pan minister kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski. Lista numer 8, Zielona Góra, pan poseł Marek Ast. Lista numer 9, Łódź. Pan minister, profesor Zbigniew Rau. Lista numer 10. Pan marszałek Antoni Macierewicz. Oczywiście obecny poseł, marszałek senior Sejmu 9 kadencji, ale poprzednio minister, szef służb wojskowych. Krótko mówiąc, człowiek o wielkim doświadczeniu, jednocześnie o bardzo pięknej karcie w walce z komunizmem. Lista numer 11, Sieradz, pani poseł Joanna Lichocka. Lista numer 12, Chrzanów, pan poseł Rafał Bochenek. Lista numer 13, Kraków, pani poseł Małgorzata Wasserman. Lista numer 14, Nowy Sącz, pan marszałek Ryszard Terlecki. Lista numer 15, Tarnów, pani poseł Anna Pieczarka. Lista numer 16, Płock, pan poseł i pan minister Karol Bortniczuk, minister sportu. Lista numer 17, pan poseł Marek Suski. Lista numer 18, pani obecnie jeszcze senator Maria Koc, była wicemarszałek Senatu. Lista numer 19, Warszawa, pan minister profesor Piotr Gliński. Lista numer 20, czyli tak zwana Warszawa 2. Często zwana obarzankiem, pan minister Mariusz Błaszczak. Lista numer 21, Opole, pan poseł Paweł Kukiz. Lista numer 22, Krosno, pan marszałek Marek Kuchciński. Obecnie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Lista numer 23, pan minister,
czyli Rzeszów, pan minister Zbigniew Ziobro. Lista numer 24, Białystok, pan minister Jacek Sasin. Lista numer 25, Gdańsk, pan poseł Kacper Płażyński. Lista numer 26, Gdynia, pan minister Piotr Miller. Lista numer 27, Bielsko-Biała, pan minister Stanisław Szwed. Lista numer 28, Częstochowa, pani poseł Lidia Burzyńska. Lista numer 29, Gliwice, pani poseł Bożena Borys-Szopa. Lista numer 30, Rybnik, pan poseł Bolesław Piecha. Lista numer 31, Katowice, pan premier Mateusz Morawiecki. Lista numer 32, Sosnowiec, pani poseł Ewa Malik. Lista numer 33, Kielce, Jarosław Kaczyński. Czyli ja. Lista numer 34, Elbląg, pan poseł Leonard Krasulski. Lista numer 35, Olsztyn, pan minister Janusz Cieszyński. Lista numer 36, Kalisz, pani minister Marlena Maląg. Lista numer 37, Konin, pan minister Zbigniew Hoffman. Lista numer 38, Piła, pan poseł Krzysztof Czarnecki. Lista numer 39, Poznań, pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Lista numer 40, Koszalin, pan poseł Czesław Hoc. Lista numer 41, pan minister Marek Grubarczyk.